Jarosław Kaczyński na konferencji, którą zwołał z ministrem Błaszczakiem o obronie granic Polski, wyglądał jakby przysypiał. Albo, jak mówią niektórzy, po prostu przysypiał. I rozpętała się jakaś wielka burza, która trwa już kolejny dzień. I jest to wstrząsające, że po pierwsze, założenia, które w trakcie tej konferencji były przedstawiane, są naprawdę, naprawdę kontrowersyjne, co najmniej, że osoby na granicy polsko-białoruskiej umierają i widzimy świadectwa tego od organizacji, od osób, które są na miejscu i które pomagają, które dźwigają ludzi nie mogących już dalej iść, którzy ich karmią, którzy... No. Tymczasem opinia publiczna zajmuje się tym, że Jarosław Kaczyński wyglądał jakby spał. Zapytałam posłanki o to, co na ten temat uważają. Kilka z nich mi odpisało. Między innymi Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej napisała, że wyśmiewanie się czy komentowanie czyjegokolwiek wyglądu, a w tej sytuacji poziomu zmęczenia czy nawet poziomu senności, wyczerpania może, jest niedopuszczalne. Nie ma jej zgody na to i rzeczywiście był to taki głos, którego mam wrażenie potrzebowaliśmy w tej całej debacie, która skupia się jakoś wokół stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego, wokół tego, że jest to niedopuszczalne, że jest to absolutnie ostatecznie najgorsze. Naprawdę, jeśli chcemy krytykować Jarosława Kaczyńskiego, to jest znacznie więcej złych decyzji, które on podjął i złych zachowań i czynów, które spowodowały często dramaty wielu rodzin. I nie jest to fakt, że on spał na jednej z konferencji. Ale wydaje mi się, że samo to skupienie na tym śnie, jakby to było coś najgorszego w ogóle na świecie, co mogło PiS zrobić, pokazuje, w jakim momencie debaty politycznej, publicznej jesteśmy. Posłanka, którą zapytałam także o tę sytuację, Magdalena Filiks z Platformy Obywatelskiej, odpowiedziała mi właśnie w bardzo znamienny sposób, a mianowicie zapytanie prasowe dotyczyło właśnie konkretnie tej sytuacji i teraz odczytam całą odpowiedź, którą otrzymałam. Pan prezes Kaczyński w mojej ocenie nie wyglądał jakby przysypiał, tylko po prostu przysypiał. Okej. Masowe komentarze są w tej sytuacji zupełnie naturalnym zjawiskiem. Wszystkie osoby publiczne mierzą się na co dzień z ocenami opinii publicznej w związku ze swoimi zachowaniami, wypowiedziami, a nawet wyglądem. No, wydaje mi się, że takie stwierdzenie, po którym nie pojawia się jakiś rodzaj skrytykowania faktu, że osoby publiczne mierzą się z oceną ich wyglądu, jest po prostu normalizowaniem tego, że ludzie są stygmatyzowani i oceniani ze względu na wygląd. Wydaje mi się, że to jest dosyć niedopuszczalne, że w momencie, kiedy ktoś opowiada o sytuacji politycznej czy zajmuje się kwestiami zupełnie niezwiązanymi z wyglądem, słyszy, że jest za gruby, za chudy, ma przetłuszczone włosy, jak ostatnio Radosław Sikorski sugerował w kierunku Beaty Kempy, co jest wstrząsająco w ogóle niedopuszczalne. I wydaje mi się, że to tylko pokazuje, że jest bardzo duże przyzwolenie na zachowania, które po prostu są uznawane przez psycholożki, psychologów za hejt po stronie opozycji, liberalnej opozycji, która rzekomo jest postępowa, ale w momencie, kiedy może zgnieść przeciwnika politycznego, to wykorzysta absolutnie każdą możliwość, a często po prostu najłatwiejszą możliwą możliwość, która się wiąże z krytyką wyglądu, z krytyką właśnie stanu zdrowia, z krytyką senności bądź przepracowania, zamiast po prostu wziąć się w garść i ogarnąć merytorycznie sprawy, o których mówi Prawo i Sprawiedliwość i krytykować merytoryczne kwestie, a nie wygląd. Natomiast no, już w tym momencie, jak dla mnie, jest to wypowiedź, która normalizuje ocenianie wyglądu polityków i polityczek, a jest to niedopuszczalne, no po prostu jest to uznawane za element hejtu. Nie zdarzyło się chyba dotąd, cytuję dalej wypowiedź Magdaleny Filiks, żeby polityk bądź polityczka zwołali konferencję, na której usnęli. Pan prezes nie został przecież zaskoczony kamerami w sytuacji prywatnej, tylko na konferencji, którą sam zorganizował, sam wybrał dzień i godzinę. Jest to dość zaskakujące, więc spotkało się z falą komentarzy. No jest to dosyć zaskakujące, chociaż wydaje mi się, że mało
kto z nas może nie mieć za sobą doświadczenia przysypiania na wykładzie, konferencji, lekcji. I wydaje mi się, że w ogóle robienie z tego jakiegoś tematu jest wielkim absurdem. I dalej cytuję panią Magdalenę Filix z Platformy Obywatelskiej. Naturalnie może nasunąć się wniosek, że prezes Kaczyński nie domaga na zdrowiu, bo przecież nie zasnął na złość sobie. Faktycznie niepokojące byłoby, gdyby człowiek ciężko chory miał podejmować kluczowe dla kraju decyzje, stąd obawy i spekulacje. Zdarzało się, że różni przywódcy polityczni nie domagali nagle na zdrowiu, co powinno powodować czasowe wyłączenie ze sprawowania istotnych funkcji w państwie. Nie znam stanu zdrowia prezesa, jedynie mogę się obawiać, że nie jest w stanie sprawować tak ważnej funkcji i działać przy tym ze szkodą dla kraju. Jest to odniesienie się do słów Tomasza Treli z Lewicy, który wprost powiedział, że jego zdaniem, podobnie jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych, powinniśmy dostać raport o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. No i uważam, że niestety w tym momencie poseł Lewicy mocno się skompromitował, bo tego typu zachowania czy tego typu postulaty są po prostu postulatami, które uderzają bezpośrednio czy dyskryminują osoby mierzące się z rozmaitymi chorobami, osoby mierzące się także z zaburzeniami psychicznymi, które i tak już doświadczają wystarczającej dyskryminacji, żeby w tej chwili bały się w ogóle pójść na przykład do polityki czy pójść do przestrzeni publicznej, bo będą się bały, że za chwilę będą musiały składać raport o swoim stanie zdrowia. Jeśli chodzi o rozmaite choroby, to po prostu mogą być to choroby, które są wstydliwe i osoby nie chcą o nich mówić publicznie. To są na przykład takie choroby jak rak, czy w ogóle nowotwory, to są takie zaburzenia jak zespół stresu pourazowego, który występuje po traumie. To są rozmaite inne choroby, o których osoby po prostu nie mogą nie chcieć mówić i nie mają absolutnie żadnego obowiązku, żeby spowiadać się ludziom ze swojego stanu zdrowia. No i jest to wstrząsająco nieempatyczne, jak na posła Lewicy. Natomiast Platforma Obywatelska, jak widać, czy posłanka Platformy Obywatelskiej, przyklaskuje temu pomysłowi, co też wydaje mi się, że pokazuje niestety, jak łatwo przyklaskiwać dyskryminacji i stygmatyzacji osób, kiedy walczymy, kiedy jesteśmy w samym centrum walki politycznej. Jest to bardzo niepokojące, znacznie bardziej niepokojące niż zaśnięcie Jarosława Kaczyńskiego na konferencji. I dalej końcówka wypowiedzi pani Magdaleny Filix. Jeśli była to tak zwana ustawka propagandowa, to tym bardziej należałoby zbadać zarówno prezesa, jak i jego najbliższe otoczenie. I to znów odwołanie się do słów Borysa Budki, który z kolei uznał, że całe to zaśnięcie, przyśnięcie na konferencji było ustawką propagandową, zostało zrobione specjalnie, żeby odwrócić naszą uwagę. Wydaje mi się, że gdybyśmy jednak skupili naszą uwagę na tematach ważnych, które się dzieją cały czas na granicy polsko-białoruskiej między innymi, to zaśnięcie prezesa nie byłoby jakoś szczególnie przeszkadzające dla nas, natomiast opozycja bardzo, bardzo mocno skupiła się na tym zaśnięciu. No i teraz znów, sugestia, która znajduje się w wypowiedzi pani Magdaleny Filix, a mianowicie to, że jeśli to byłaby ustawka propagandowa, to należałoby tym bardziej zbadać prezesa i jego najbliższe otoczenie, jest sugestią, że oto robienie czegoś złego, no bo jest to po prostu żerowanie na empatii ludzi, żerowanie na zaufaniu. Tego typu ustawki propagandowe po prostu są bardzo złym zachowaniem. I tutaj znów pojawia się taka sugestia, że złe zachowania wiążą się z tym, że ktoś jest chory albo psychicznie, albo zaburzony psychicznie, albo po prostu chory. I to wielokrotnie było już komentowane w przestrzeni publicznej. Trochę też mam już dość tego, że słowa lecz się używane są jako obelga, a nie jako wyraz troski, że mówi się komuś, że jest chory psychicznie albo zaburzony psychicznie, kiedy próbujemy tę osobę obrazić, tak jakby zaburzenia psychiczne były czymś obraźliwym. W trakcie kampanii, która jakiś czas temu społecznej miała miejsce, nie świruj, idź na wybory, zarówno towarzystwa psychologiczne, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich wprost stwierdzali, że wiązanie choroby, zwłaszcza zaburzenia psychicznego, czyli świrowania, z jakimiś czynami, które wydają nam się godne potępienia, typu niechodzenie na wybory, czy typu robienie ustawek propagandowych, jest stygmatyzujące. Powiela stygmatyzację osób, które mierzą się z chorobami i mierzą się z zaburzeniami psychicznymi. I jak dla mnie cała ta wypowiedź pani Magdaleny Filix, która
z liberalnej niesamowicie pozycji, którą rzekomo reprezentuje Platforma Obywatelska, okazało się, że kiedy rzecz dotyczy hejtu na Jarosława Kaczyńskiego, bo mówimy tu o hejcie, jeśli to byłaby krytyka jego zachowań, jego decyzji, okej, okay, naprawdę tych decyzji, które były złe i są złe i słów, które są złe jest mnóstwo i to dotyczy zarówno granicy polsko-białoruskiej, jak i osób LGBTQ. Natomiast jeśli chodzi o zaśnięcie i mówienie, że jest to człowiek stary, że jest to człowiek chory, więc nie ma prawa sprawować ważnej funkcji w państwie, że jeśli to była ustawka, to należałoby go jeszcze tym bardziej zbadać, rzekomo na prawdopodobnie zaburzenia psychiczne, że kiedy chodzi o uderzanie w osobę jakiegoś wroga politycznego, to Platforma Obywatelska niestety, jak pokazały ostatnie dni, nie ma skrupułów i wydaje mi się, że lekcją, którą, czy nauką, którą wyciągamy z tych ostatnich dni, z całej tej sprawy dotyczącej zaśnięcia Jarosława Kaczyńskiego, wcale nie jest to, że należałoby badać stan zdrowia, wcale nie są także jakieś wnioski dotyczące stanu zdrowia, bo po zaśnięciu nie jesteśmy w stanie po prostu stwierdzić stanu zdrowia osoby, do czego zaraz się odniosę, ale jest raczej to, w jaki sposób rzekomo liberalna opozycja jest w stanie wykorzystywać stygmatyzujące, dyskryminujące techniki do tego, żeby swoich politycznych wrogów czy przeciwników, rywali deprecjonować. Wypowiedziała się na ten temat psychiatrka i wydaje mi się, że to jest najważniejszy głos w całej tej dyskusji, wcale nie polityków, którzy ugrywają sobie rozmaite interesy polityczne na tej sprawie, tylko właśnie kwestia lekarzy, lekarek, psychiatrów. I jest to Maja Herman. Maja Herman, która jest znakomitą psychiatrką, która wielokrotnie też wypowiadała się w naszych materiałach. I jej post przeczytam w całości, bo po prostu jest to post osoby, która wie, o czym mówi i który może nam pokazać, w jaki sposób można mówić o zaburzeniach psychicznych, o chorobach w przestrzeni publicznej, a w jaki sposób lepiej tego nie robić dla nas wszystkich. Jak nie diagnozujemy w psychiatrii? Odwrócony zegarek. Pojawił się także kwestia tego, że Jarosław Kaczyński miał na sobie odwrócony zegarek, co już w ogóle wydaje mi się jakimś, jakimś skandalem, no żeby się zajmować. Nie ten odwrócony zegarek jest skandalem, tylko żeby się tym zajmować. Niedziałający zegarek ze złą datą w psychiatrii oznaczać może to, że jest zegarkiem założonym do góry nogami bez baterii. W psychiatrii jednorazowe informacje o człowieku są tylko jednorazowymi informacjami. W psychiatrii istotna jest okresowość zjawisk, dlatego zadajemy pytania pacjentom, ich rodzinom oraz obserwujemy zachowanie pacjenta, a nie patrzymy na klienta i stwierdzamy, oho, schizofrenia, oho, HAD, oho, depresja. Rozmawiamy, dopytujemy, sprawdzamy, czy ktoś przez całe życie robił pewne rzeczy, czy to pojawiło się nagle i zaczęło wpływać na jego zachowanie. Ja rozumiem dziennikarzy, bo oni z tego żyją. Muszą robić news. Ale proszę was, ile z was, robiąc coś rutynowo, nie przysypiało? Potwierdzę. Jako lekarka sama nieraz zaczynałam przysypiać na konferencjach medycznych, szczególnie jak ktoś mówił, w mojej ocenie nudno. Pan premier być może wczoraj się nudził, być może miał gorszy dzień, być może na coś choruje. Za nic na świecie nie odważyłabym się na podstawie tej jednej konferencji stawiać jakiejkolwiek diagnozy. Absolutnie, całkowicie i bezwzględnie jestem przeciwna jakimkolwiek raportom zdrowotnym, jakimkolwiek badaniom psychiatrycznym jako obligatoryjnym badaniom polityków. Zdrowie jest apolityczne, kropka. Nie ma możliwości i nie powinno być możliwości, by psychiatria była wykorzystywana w polityce. Poza tym, umówmy się, polityk jest jak każdy inny człowiek. Oczywiście, że może chorować, ale jestem przeciwna, by pozbawiać polityków prawa do tajemnicy lekarskiej. To pogwałcenie praw człowieka. Z tymi słowami nas zostawię. Dzięki bardzo. Trzymajcie się, piszcie w komentarzach, co na ten temat uważacie.